właśnie, taki drobiazg, prawda? Ileż tam się, ileż tutaj się dzieje różnych ciekawych rzeczy, przede wszystkim temat jest kapitalny. Jak to jest w muzyce, jeżeli zna się ten utwór, jeżeli go się raz w życiu usłyszało i potem kiedyś, wiele lat później, usłyszy się po prostu te trzy dźwięki, to natychmiast ten utwór się przypomni. Bo to jest tak bardzo charakterystyczny motyw, tak silny, oddziaływanie tego miniaturowego rytmu. To jest taka malutka komóreczka rytmiczna. Ona jest zbudowana z jednej ósemki pauzy, jednej szesnastki i pół nuty z kropką, czyli krótko, króciuteńko i dosyć długo. I to jest to. To jest cały motor tego utworu. Lutosławski oparł kompozycję właśnie na tym motywie. A drugą rzeczą, która gra tutaj bardzo dobrą rolę, jest właśnie harmonia, którą niezwykle wysmakowany sposób łączy w sobie takie rzeczy jak akordy durowe, czyli wielkie, i molowe, czyli małe. Mamy na początku akord durowy w akompaniamencie, a następnie lewa ręka idzie na górę i gra to samo, tylko szef molowy. Co się dzieje? Powstaje połączenie akordu durowego z akordem molowym. Zagrać się w jednej płaszczyźnie, to brzmiałoby drogę, tak, pomalowy, tak. Ale Lutosławski rozwiązuje to sprytnie. On idzie na górę i daje górze ten akord malowy. To jest drogowy, a to jest malowy. I to jest cały akompaniament tego pierwszego fragmentu. To jest, drodzy Państwo, gra na jednej sekundzie. Nie sekundzie, tylko jednostce czasu. Chociaż właściwie ten cały motyw trwa jedną sekundę, gdyby go zagrać trochę szybciej, to będzie trwało. Jest. Natomiast jest to gra o ten jeden mały półton tutaj. I na tym budowana jest całe napięcie tego utworu. No jest to nadzwyczajny pomysł. I ten potem pomysł jest rozwijany w różnych innych wariantach, gdzie właśnie jest takie migotanie pomiędzy tymi dwoma zasadniczymi różnicami, jakimi jest dur i mol i sekunda mała i wielka, jeżeli chodzi o tercję. On się bawi tym, bawi się na przestrzeni całego utworu i to jest piękne, bo to uczy młodego człowieka, który to gra, a nie jest mu to może jeszcze całkiem świadomy. Właśnie uwrażliwia go na tę wielką różnicę, która jest potem w rozwoju muzycznym niezwykle istotna, jeżeli chce się komponować w normalnej harmonii. To jest to potwierdzenie zasad i ich zaprzeczenie w jednym. Mol albo dur. Tymczasem Lutosławski mówi młodym ludziom i dur, i mol, ale popatrzcie, jak można to zrobić.